Narciarze i snowboardziści nadal mogą korzystać z uroków zimy na stoku Dębowca. Przyjechałam pojeździć, bardzo fajnie się tu jeździ. Ośrodek jest cały czas czynny, warunki do jazdy przyzwoite, a dodatkowo rozpoczęły się cenowe promocje. Promocje mamy od dzisiaj do 7 kwietnia, karnety są o połowę tańsze. Dużo razy już pani była tutaj? No, przez cały luty. Codziennie? Prawie, co drugi, trzeci dzień. A dzisiaj, bo podobno już jest promocja teraz, tak? I chce pani skorzystać? Zachęca mnie ta promocja, nawet wzięłam 10. Nigdy nie brałam 10, no może raz. Będziemy jeździć do kiedy natura nam na to pozwoli, natomiast rzeczywiście zdecydowaliśmy się na obniżenie już cen wzorem innych ośrodków. W większości ośrodków w Beskidach też już ceny zjechały w dół, aczkolwiek chyba nie tak jak u nas, bo najbardziej popularne karnety zjechały o 50% w dół i można już za 19 zł przez 2 godziny poszusować na naszym stoku. Warunki ostatnio się poprawiły. Śniegu co prawda nie dopadało, ale ze względu na to, że w nocy są temperatury minusowe, pokrywa się utwardziła i tak łatwo się nie niszczy. W tym momencie to są dobre warunki do jazdy. Planujemy dośnieżyć, tylko musi być temperatura jakieś minus 4, minus 5 stopni. No nie będzie to już takie duże naśnieżanie, ale po to, żeby trochę poprawić tę jakość stoku. Nie trzeba wcale być narciarzem czy snowboardzistą, aby móc skorzystać z wyciągu kanapowego. Na górę można sobie wjechać po prostu tak dla czystego relaksu. Napić się kawy lub herbaty w schronisku, a potem tą samą kolejką zjechać na dół, podziwiając z góry zjeżdżających narciarzy. Towarzysze po prostu obserwuję stok i cieszę się, że Bielsko ma właśnie taki dobry właśnie stok do zjeżdżenia. Wstępne oceny już sobie robimy. Jeździliśmy dość krótko jak na tą zimę, bo wystartowaliśmy praktycznie 18 stycznia. Można powiedzieć, że do tej pory mieliśmy 40 dni jazdy, 40 kilka dni, więc na pewno to jest jeszcze, no jeszcze liczymy na to, że z tydzień, może półtora tygodnia pojeździmy. Ale przecież Dębowiec jest ośrodkiem całorocznym. Po zakończeniu sezonu zimowego nadal będzie można korzystać z jego atrakcji. Kolejki kanapowej, parku linowego czy ogródka fitness.